Cześć, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Zagrajmy sobie w Super Mario 3D World. I jak widzicie, dzisiaj będę sobie rozpoczynał świata 3-6 i już go rozgrywałem. Jak widzicie, mam dwie gwiazdki, ale nie udało mi się zdobyć tak naprawdę środkowej, więc sobie to powtórzę i wam przy okazji tym odcinkiem rozpocznę ten odcinek. Tu jest pierwsza gwiazdka. To jest taki, powiedzmy, speedrun, naprawdę tutaj bardzo fajne wyścigi można rozgrywać we dwójkę. Niestety nie ma aktualnie Karoliny tutaj ze mną, więc nie mogę z nią nagrać. Ale co jest fajne, bo już sprawdzaliśmy w przypadku kooperacji, ja mogę używać sobie touchpada, tego tablecika takiego. O, tu mamy właśnie tą środkową gwiazdkę, której nie zebrałem, bo się rozpędziłem. Musimy w 10 sekund tego królika szybko tutaj złapać. On czasami tak potrafi podirytować człowieka, ale mamy gwiazdkę, super. W przypadku tutaj ja mogę sobie grać na tym tableciochu, a Karolina może grać na padzie od Wii. W New Super Mario tak nie było, nie dało się tak grać. Okej, tu zaraz zobaczycie, mamy w tym miejscu był właśnie stempelek. I teraz najcięższa zdobycz znajdowała się, widzicie, tam na samej górze jest. Tutaj trzeba dosyć mocno się rozpędzić. Ja już tego nie będę zbierał, bo już to mam, ale pokazałem wam mniej więcej, gdzie to się znajduje. Trzeba naprawdę mieć dosyć dużą prędkość, aby tam doskoczyć. No i najlepiej grać księżniczką, ponieważ ona ma długie skoki. Ewentualnie Toadem też możecie grać, tak? Wtedy też wykonacie dosyć długie skoki. Kurczę, przeleciałem to. Ale mniejsza o to. No okej. Okej, możemy sobie iść dalej. Mamy znowu komplet gwiazdek, wszystkie stemple, które nam były potrzebne, zapiszemy i idziemy dalej. No, tutaj coś mamy. No dobra, jedziemy. Niestety powiem wam, że łatwo nie było. Co możecie zobaczyć teraz w lewym górnym rogu po stanie moich żyć. Naprawdę ubyło mi tego sporo. No ale dobra, już mniej więcej wiem, jak ten level sobie tutaj przejść w miarę dobrze, w miarę płynnie. Tak jak mówiłem, o życie nie trzeba się za bardzo martwić, bo one się odradzają wraz tutaj. Jeśli się skusimy, no to potem będzie taka kontynuacja, jakby widzieliście to już w przypadku New Super Mario. Jest to naprawdę dosyć jak pierwszy raz grać, to będzie to dla was pewnie trudne. No ale teraz już mniej więcej to ogarnąłem. I wam pokażę, te pszczoły, kurcze, naprawdę mnie irytują tak strasznie. Tyle mi nerwów napsuły. Ale dobra, tutaj jest gdzieś gwiazdka, dokładnie, nie ma, tutaj wyżej będzie pewnie. I też polecam grać księżniczką. No dobra, możemy sobie tutaj powybijać ich. Kurczę, chyba pierwszy raz używam tej gwiazdki tutaj, która pozwala mi wykonać speedruna i nikt mnie nie atakuje w przypadku tej wersji Mario. Dobra, bierzemy sobie naszą tutaj platformę, po której będziemy się udawali i wracamy. Musimy się udać drogą przeciwną. W razie czego mam dzwoneczek, żebym mógł aktywować sobie postać kota, ale na razie mi jest ona niepotrzebna. Okej, tu będzie pierwsza zdobycz, więc sobie musimy tu wejść. I mamy wodospad jakiś. O. Może zdobędziemy życie. A, dokładnie, zdobyte, super. I mamy gwiazdkę i życie, więc nie ma się tu martwić, jak skuszę, to najwyżej jeszcze będziemy mieli kolejne. Już jest checkpoint w sumie nawet. Ale to dopiero początek tego zła całego. Okej, z platformy na platformę. No ale powiem wam, że ta gra naprawdę człowieka rozwija. No pamiętam, że jakie miałem problemy straszne w New Super Mario, a potem z czasem, zobaczcie, właśnie wszystko na 100%. No może nie za pierwszym razem, pierwszy, drugi level pyknął, za pierwszym razem wszystko poszło. Tutaj troszeczkę problemów natrafiłem, ale mimo wszystko mówię, nie ma opcji, żebym nie przeszedł na 100%. Uparcie dążę do tego celu. A, teraz się musimy wrócić, czekajcie, bo tam będzie kolejna gwiazdka. Dobra, pięknie. Jedziemy dalej.
Okej. A i tu będzie problem, już trzeba nad tym przeskakiwać, kurde. Ewentualnie pojedziemy razem z tym, taka, nie wiem, kojarzy mi się to z myjką samochodową. Nie wiem, czy wam też takie macie takie skojarzenia. Ale mi to się, aj, bardzo kojarzy z myjką samochodową, powiem wam. Teraz jak to rozegrać, kurczę. Ewentualnie jeszcze raz mogę skusić tutaj, bo księżyczka już jest duża. No więc tutaj jakoś za bardzo się obawiać tego nie muszę. Okej. Skusiłem, ale dobra. Lecimy tutaj. Aj. No nie wierzę. Jakieś jaja. No dobra, no rozpoczniemy sobie od tego tutaj checkpointa. Chwila nieuwagi, widzicie, nie? Można sobie spać w dół i jeśli jakbym szybko ogarnął sprawę, no to może bym tam jakoś wyleciał w powietrze w górę i być może by mi się udało po prostu wpaść na drugą platformę, ale tutaj żeby zdobyć 100% muszę być na wszystkich praktycznie platformach jednocześnie. Raz na teraz, na tamtej drugiej, więc tutaj to jest konieczne. Dobra, idziemy teraz w drugą stronę po naszą zdobycz. Pięknie. Okej. Tutaj przede wszystkim trzeba to bardzo szybko i sprawnie ogarnąć. Jeśli te takie tutaj... myjki nas nie zaatakują, to będzie okej. No okej, teraz jak? Teraz w drugą stronę, dobra. Mamy kolejną myjkę. Aj! Raz się lekko przykutłem. I... sprawiłem jednocześnie, że pokonałem tego przeciwnika. No, no dobra, w dół jedziemy, bo brakuje nam tylko stempla jeszcze w sumie. Dobra, jest i on. Pięknie o to chodziło. Straciłem ten cholerny level, który na ludzi bym wyszedł, gdybym nie musiał wszystkiego zbierać na 100%, ale myślę, że jestem w ten sposób usatysfakcjonowany, że mam 100%. Mimo wszystko, mimo za tym mnóstwa żyć. Mam satysfakcję z tego. Nawet i ładnie w tym białym tutaj kubraczku. Lisa, czy to w ogóle jest? Dobra, teraz chyba sobie odblokujemy. Aha, czyli będzie teraz domek Toda. A potem nam zostanie tylko... zamek jeszcze. Walka z bossem. Okej, zapisane, możemy iść tam. Jakieś może zdobędziemy fajne gratisy, jak życie czy coś w tym stylu. Bo myślę, że na bossa będzie nam to potrzebne. Chociaż może za pierwszym razem pyknie, zobaczymy. Niestety życia nie ma, ale mamy kilka fajnych power-upów, które na pewno będę miał okazję wykorzystać w walce z bossem. Tutaj na razie te walki z bossem, powiem wam, były naprawdę bardzo, ale to bardzo banalne. Jakiegoś większego tutaj problemu z tym nie miałem. Chyba nawet wszystkie walki z bossem udało mi się pokonać, znaczy wykonać, pokonać ich za pierwszym razem, więc też to jakoś problematyczne to za bardzo nie było. No dobra, idziemy do zamku. Pociąg. Jak widzicie, za pierwszym razem mi tutaj, powiem wam, nie pykło to, ale bardzo fajny level, kiedy to pędzimy sobie na takim pociągu i będziemy po prostu, no, mieli pewne utrudnienia w postaci, zobaczcie, jakiś rakiet, tak? Będziemy mieli też utrudnienia w postaci takich latających, nie wiem, dronów. Wygląda to jak jakiś dron, ale mamy bardzo fajny strój tutaj. Tego liska, czy co to jest, nie wiem, dajcie znać, co o tym myślicie, co w ogóle za zwierzę jest, bo nie przychodzi mi jakoś do głowy, ale zobaczcie, za pomocą tego kostiumu w bardzo łatwy sposób mogę nawet te rakiety, które są kierowane w moją stronę, rozwalać, co mnie osobiście cieszy. Zobaczcie, nawet drony mogę tutaj
niszczyć. I teraz wielka tutaj rakieta pędzi w naszą stronę. Zobacz, jak to wielkie jest. Dobra, idziemy tutaj. Aj! Czy mnie nie zaatakował? Dobra. Jestem. O, będziemy mogli pomóc Todowi znowu. On nam pewnie, no tak, tu jest chyba koniec, dokładnie. Dał nam gwiazdkę. Brakuje mi tylko w sumie, kurczę. A, mniejsza o to. Brakuje mi po prostu stempelka. Nie wiem, gdzie go gdzieś tam pominąłem pewnie przy okazji. Jeśli tam gdzieś się obczailiście, gdzie on jest, to dajcie znać. Ja sobie to potem przejdę jeszcze raz i pozdobywam, żeby mieć 100%. Tu mamy jakieś takiego bossa w postaci, jak widzicie, jakiejś, nie wiem, japońskiej kobietki walczącej. Japońskie sztuki walki nam tutaj ukazuje. Ale jest łatwo ją pokonać, jak widzicie. A, no już mówię, że jest łatwo, ale nie powiedziałem, że aż tak łatwo będzie. Kurczę, ten poziom trudności bossów powinien być troszeczkę większy. Bardziej może skomplikowany. Bo naprawdę, kurczę, w kilka sekund rozwalić bossa to aż troszeczkę wstyd. Chociaż zakładam, że dowalam takiego bossa w misjach finałowych, że się nie pozbieram. Będę meczu masterował pewnie w nieskończoność. Aj, znowu nie trafiłem, przeleciała. Ona ma bardzo wysokie skoki, powiem wam. Loty tak samo, więc tutaj trzeba mieć to w świadomości. I kolejna wróżka uratowana, jak widzicie. Ale fajnie, fajnie, że bossowie są w takich fajnych pojazdach. Wcześniej były auta, teraz mamy pociąg, jak widzicie, mieliśmy pociąg. Więc fajna sprawa, naprawdę fajnie jest to uatrakcyjnione, coś zupełnie innego niż do tej pory. Co mi się osobiście, jak tutaj mówiłem już wcześniej, podoba. To już chyba będzie koniec, jak mi się przynajmniej wydaje. Zaraz jeszcze sprawdzimy sobie, zapiszemy rozgrywkę, czy tam nie ma jakichś takich pobocznych jeszcze zadań. Zobaczymy, jaki będzie w ogóle kolejny świat. Tutaj nic nie ma, jak widzicie. Ciekawego. Nie, nic nie ma tutaj w okolicy. Jak widzicie, jest jeszcze jeden świat. Jest to taki cyrk, powiedzmy to. Level pośredniczący między światem trzecim a światem czwartym, więc oczywiście rozgrywamy to. No, ten odcinek jakiś też specjalnie długi nie jest, bo podzieliłem go na dwie części, jak wiecie. Wcześniej wypuściłem wam, wczoraj bodajże wypuściłem wam część pierwszą, dzisiaj wypuszczam wam drugą. No mówię, jak dłuższe są levele, no to wiadomo, że będę po prostu je wam tutaj dzielił. Mamy do zdobycia jedną monetę, więc zawsze jest taki po prostu nie zwykły level, a taki bardziej poboczny. Taki cyrkowy, nie? Jak widzicie. No dobra, trzeba będzie uciekać przed jakimś, nie wiem co to jest, wygląda jak taki, nie wiem, krokodyl, jakiś taki węgorz, nie wiem, wąż może jakiś taki, nie wiem, co najmniej to jest dziwne po prostu. Zakładam, że ja muszę po prostu po nich skakać, muszę na nich naskoczyć i kiedy już to zrobię, o właśnie, taki dodatkowy boss to jest, więc... Nie wiem, misja poboczna, nie wiem, jak, nie wiem jak to nazwać, ale powiedzmy jest to dodatkowy boss, tak? Którego też najprawdopodobniej ja nie muszę pokonywać chyba, tak mi się wydaje. Ale chciałem wam to pokazać. Mówię, skoro coś takiego jest, to warto to wam zaprezentować. Znaczy nie każdy ma Wii, nie każdy może sobie to zobaczyć samemu, więc myślę, że warto. Dobra, 2-0 dla mnie. I nawet nie straciłem mojego kostiumu kota. Aj, za późno, może... Nie, tu jest za wysoko. Trzeba poczekać na dobrą okazję, żeby tam wskoczyć. O, udało się, pięknie.
No i zaraz dostaniemy jedną tutaj, jak widzicie, gwiazdkę. Żadnych tutaj stempelków raczej nie było do zdobycia, tak mi się przynajmniej wydaje. Takich położnych raczej nie będzie. Sama gwiazdka tylko jedna, no i życie wpadły. Więc w sumie to by było tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Tu jeszcze zbieram monety, dobra, idziemy stąd. Dobra, idziemy stąd i to by było tyle. Jeszcze musimy tutaj zdobyć sobie tego, nawet nie wiedziałem, co takiego w ogóle jest. Czekajcie, że popatrzę, czy tutaj nie ma jakichś stempelków, raczej nie, jest tylko czasówka. Nie wiem, po co nam teraz czasówka, po co nam teraz 100 dodatkowych sekund życia. Chyba że w kwestiach tutaj punktowych, tak, bo wiadomo, te punkty, ten czas, który tutaj nie wykorzystamy, przemienia się w punkty, które tutaj widzicie w takiej ogólnej punktacji uniżej, tak? No dobra, to by było tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę. No i czekajcie na kolejne odcinki z cyklu Zagrajmy sobie w Super Mario 3D World, które będzie ukazywane na moim kanale najprawdopodobniej codziennie. Tak więc to jest tyle. Cześć!